Dobry wieczór Państwu w ten dziwny dzień, trudny dzień. Włączę jeszcze nagrywanie dla podcastowiczów. Kiedy zaczynałam te programy, nie spodziewałam się, że będziemy musieli przejść razem przez tyle trudnych, dziwnych i trudnych wydarzeń. A kiedy zaczęłam myśleć o tym, że nie spodziewałam się, że będziemy musieli przez tyle rzeczy przejść, pomyślałam sobie, zaczynałam w marcu, jest marzec. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że 23 marca, zdążyłam to odkopać na stronach przewodnika katolickiego, 23 marca, to będzie czwartek, stukną nam 3 lata razem. To jest w ogóle dla mnie jakieś niepojęte. Jak to się stało? Kiedy? Ale możemy ogłosić mały konkurs dla tych, którzy mają pomysł, w jaki sposób obejść tę rocznicę, którą świętować będziemy razem. To będzie za chwileczkę program, który zaczniemy. Oczywiście dotyczyć będzie Jana Pawła II, ale zanim Państwo się zbiorą, już Państwa tyle tutaj, to ja się przywitam z gośćmi, żeby nie było, że ich nie witam. Gości, w zasadzie domowników już teraz. Pani Jadwiga, jedyne co możemy zrobić, to uporządkować to w sobie i złożyć ufność w Bogu i Jego miłości, wyciągnąć lekcje na przyszłość i nie stawiać pomników ani zbyt szybko, ani nie budować wiary na człowieku. Bardzo się cieszę, że spotykam tutaj takich ludzi i to jest dla mnie naprawdę wielka radość i wsparcie. Pani Oreo, Rejagata, i Sławomir, i Delila, Iwona, każdy z Waszych komentarzy jest ważny i cenny. Oczywiście przy powitaniu nie jestem w stanie ich wszystkich przeczytać. Iwi, bardzo dziękuję za komentarz, że tutaj nie ma żadnych stron, tu są ofiary. To jest cenne. Dominik z Ostrowa Świętokrzyskiego, MJ, a mnie najbardziej szkoda mojej mamy. Tak, rozumiem, do wiersza jeszcze dojdziemy. Krysia z Beskidu Wyspowego i pani Karolina pierwszy raz pisze tutaj, jest dzięki artykułowi o Rupniku. Bardzo lubię witać tych, którzy są tutaj pierwszy raz. Pani Monika z mężem czekała jak na szpilkach. Czy już się Facebook nam włączył? Hello, hello, czy na Facebooku nas słychać? Cały czas widzę tylko YouTube. No hej, jest. Jest Facebook, pani Magdalena, pani Jolanta, Regina z Opola, Urszula z Bielan Warszawy i Agnieszka, i Paweł, i pani Barbara Koszęcin. Witam, nie wiem, czy tu dzisiaj pasuje, czytając poprzednie komentarze. Ja bym chciała, żebyśmy wszyscy tutaj pasowali, proszę państwa. To nie jest tak, dopóki jesteśmy kulturalni, potrafimy siebie nie atakować i przyjmować to, że ktoś drugi myśli inaczej, to bardzo bym chciała, żebyśmy się wszyscy tutaj mieścili, dopóki jesteśmy bez agresji. Proszę Państwa, ja tak bym prosiła już przehamować, nie dołączać, 400 wystarczy w ogóle, co się tutaj dzieje. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ten program i chciałabym zacząć od... Oczywiście cały czas czekam na Państwa komentarze, te ciekawsze albo takie, które ogarnę jednym okiem, będę wrzucała dla Państwa wszystkich. Chciałabym, żebyśmy zaczęli trochę od założeń wstępnych, bo to będzie bardzo dla nas ważne. Schowałam już tę książkę do biblioteczki, ale zdążyłam sobie przepisać. Może niektórzy z Państwa zajrzeli na mojego Instagrama. Kiedy byłam młoda i czytywałam jeszcze wiersze, wpadł mi w ręce taki tomik księdza Janusza Pasierba. Widziałam zresztą, że z biblioteczki jednego księdza mi wpadł w ręce, bo został tam jego podpis. No więc to mogło być tak po księdzu sądząc gdzieś około 15-16 roku mojego życia. Wtedy wiersze jest warto czytać, proszę Państwa, bo one zostają w głowie i wracają, kiedy są potrzebne. Zresztą z tego samego powodu warto jest czytać psalmy. One też wracają, kiedy są potrzebne. Polecam. I ksiądz Pasierb, panią Dorotę witam, pierwszy raz na żywo się melduję. Ksiądz Pasierb napisał wtedy coś, co bardzo mocno zadziałało na moją wyobraźnię i nie uczyłam się tego wiersza na pamięć, a zapamiętałam go. Sprawdziłam w książce wprawdzie, ale pamiętałam go w całości. I brzmi to tak. Nie ma gdzie się schować po otrzymaniu takiej wiadomości. W naszych mieszkaniach nie ma prywatnych kaplic. Można tylko na chwilę zamknąć się w łazience,
usiąść na brzegu wanny i powtarzać: Jezusie Nazareński, Jezusie, przecież to nie może być prawda. Ksiądz Pasierb dał temu wierszowi tytuł prywatnie. Pewnie nie przypuszczał, że jego poezja będzie po wielu latach mówiła nowe rzeczy w nowych czasach, w zupełnie nowym kontekście, ale chciałabym od tego dzisiaj zacząć, bo mam wrażenie, że w tym wierszu mieszczą się, jeżeli nie wszystkie nasze emocje, to na pewno wiele emocji wielu z nas. To, Panie Jezu, to przecież nie może być prawda. To są słowa, które mam wrażenie cisną się dzisiaj na usta tym, którzy są przejęci Kościołem, tym, dla których Kościół jest ważny. Ja przepraszam, że będziemy tu jednak pomijać tych, którzy urządzają sobie trochę na parzankę i dla których to jest fajna zabawa robić sobie memy z Janem Pawłem II, chociaż w Kościele nie byli od pierwszej Komunii Świętej albo od bierzmowania. Te ich emocje też są ważne, ale nie do końca dla tej dyskusji. No z Tajlandii chyba jeszcze gościa nie mieliśmy. Panie Pawle, witam. Umawiamy się, że rozmawiamy tutaj w gronie tych, dla których Kościół wciąż jest ważny. I chciałabym, żeby takim pierwszym naszym założeniem było przyjęcie, że dotknęło to nas wszystkich, że w jakiś sposób cierpimy wszyscy, że nas to boli. Kot mi szaleje pod krzesłem. Dlatego chciałabym, żebyśmy patrzyli dzisiaj na siebie łagodnie. Ja nie wiem, czy mi się w każdym momencie uda powstrzymać, ale też się będę starała, żebyśmy patrzyli na siebie łagodnie, żebyśmy spróbowali patrzeć na siebie wszystkich, z obu tych tak zwanych stron, jak na ludzi cierpiących, którzy po prostu inaczej to swoje cierpienie wyrażają i na różne sposoby próbujemy sobie z tym cierpieniem, zranieniem, jakkolwiek to nazwać, poradzić. Panie Jezu, przecież to nie może być prawda. To jest taka pierwsza myśl, która nam przychodzi i takie pragnienie niemożliwe, niech to się okaże mistyfikacją, niech to będzie sen, z którego się obudzimy, niech się obudzę w czasach, kiedy miałam 15 lat, siedziałam pod Gnieźnieńską katedrą i wiedziałam, że to jest mój świat, w którym jestem bezpieczna, kochana, zaopiekowana i w którym nikt nigdy nie zrobi mi krzywdy. Niech znowuż mam 18 lat, niech stoję na polu niedaleko Loreto, niech Jan Paweł II spojrzy mi znowu w oczy, niech się uśmiechnie. Niech będzie tak, jak było. Panie Jezu, to przecież nie może być prawda. Niech się rzeczywiście okaże, że to jest podły zamach, za chwilę ten zamach zdemaskujemy, ujawnimy sprawców i znowuż będziemy spać spokojnie. Na trudne wiadomości możemy reagować w różny sposób. Ja nie wiem, czy to się Państwu zdarza, te moje wstępy będą dzisiaj przydługie, ale one są ważne. Czy Państwu się to zdarza, że mnie się zdarza, że nie otwieram jakiejś wiadomości? Czasem przez godzinę, czasem przez dzień, czasem przez tydzień, jeżeli wiem, że ona może być dla mnie trudna, bo nie chcę się jeszcze z nią zmierzyć, albo czuję, że jeszcze nie mam siły, żeby się z nią zmierzyć, bo wiem, że kiedy ją otworzę, to będę musiała ją przyjąć i coś z tym zrobić, a wiem, że jeszcze nie udźwignę, że się rozsypię, więc udaję, że jej nie ma. No a jednocześnie wiem, że to wtedy i tak jest jeszcze trudniej, tak? Bo ona wisi mi nad głową i nie zapominam. Może jestem dziwna, nie wiem, ale też rozumiem tych, którzy zderzając się z trudnymi wiadomościami mówią, to nie może być prawda. Nie czytajmy, nie wnikajmy, nie sprawdzajmy, to jest kłamstwo, nie burzcie naszego świata, nie mamy siły, nie udźwigniemy, dajcie nam święty spokój. My będziemy bronić, mamy już swój świat, zostajemy w nim, to nam daje siłę, dajcie nam święty spokój. To jest trochę tak, widziałam kiedyś, znałam taką starszą panią, która jak przychodziły do niej kolejne rachunki do płacenia, a nie bardzo miała kasy, to ich nie otwierała, tylko wkładała do szuflady. Rachunki, potem upomnienia, potem wezwania przedsądowe, wszystko lądowało w tej szufladzie, tak jakby to była jakaś Narnia, w której te rachunki zmienią się, nie wiem, w wyznania miłosne, nie? Tylko ten mechanizm nie działa, bo prędzej czy później do drzwi i tak zapuka komornik. I trochę właśnie w ten sposób, w tym kluczu takiego zaprzeczania i bronienia, czytam niektóre komentarze, jakie się pojawiają. Jest w tym prawdziwy, autentyczny lęk, że zawali nam się cały świat. No tylko, że burza ucichnie, no ale ten komornik tak czy siak do drzwi prędzej zapuka i nie da się żyć w fikcji, nic się samo nie wyjaśni. I jeszcze ostatni obrazek.
pytanie do Państwa, kiedy ostatnio odsuwali Państwo swoją pralkę w łazience? Bo w łazience może być czyściuteńko, może być niemal wylizane, ale pralkę tak naprawdę regularnie mało kto odsuwa i za nią sprząta i okej. Ale jeżeli ktoś przyjdzie do Ciebie i powie głośno, słuchaj, masz za tą pralką jakiś brud, że aż strach, no to mamy dwa wyjścia. Albo się obrazić i przekonywać, że wcale nie jesteśmy brudasami, albo odsunąć tę pralkę i sprawdzić, jak tam za nią wygląda. Może jest czysto i wtedy będziemy mieli satysfakcję, albo jest brudno, no i wtedy posprzątamy. Ale obrażanie się i histeria, że ktoś nas oskarża o bycie brudasem, no jest w tym wszystkim najmniej racjonalnym rozwiązaniem. Drugi sposób reagowania to jest takie bezrefleksyjne przyjmowanie każdego zarzutu. I o to też nam tutaj nie chodzi. Wiemy doskonale już dzisiaj, że nie klika się bezrozumnie w każdy link, który przychodzi do nas SMS-em, nawet jeżeli w SMS-ie jest napisane, że za dwa dni odetną nam prąd. Tak? Wiemy, że trzeba uważnie przeczytać, sprawdzić numer nadawcy, sprawdzić w swojej szufladzie, czy rachunek za prąd na pewno jest zapłacony, a jeżeli ktoś odpowiada z entuzjazmem na wszystko, co dostaje, no to jest nadgorliwym głupcem. To nie jest postawa, za którą chcielibyśmy iść. No i jest wreszcie trzeci sposób, to jest właśnie sprawdzanie. Chodzi o to, żeby ani tego wezwania do zapłaty nie chować automatycznie do szuflady, ani nie płacić każdego wezwania, które do nas przychodzi, niezależnie z jaką pieczątką. Nie ulegać panice, wziąć głęboki oddech i sprawdzić, kto, czego i dlaczego ode mnie chce. Odsunąć tę cholerną pralkę i samemu sprawdzić, albo niedowiarkom czarno na biało udowodnić, że nie ma czego tam szukać. I przyznaję, że najbliżej jest mi do tej trzeciej opcji. O, ktoś był też w Loreto. Jan Paweł II jest mi bliski. Miałam z nim takie swoje osobiste doświadczenia, chociaż nie prywatne, nie poznałam go nigdy prywatnie i nie widziałam go bliżej niż na kilka metrów. Państwo też pewnie takie swoje doświadczenia ciepła i serdeczności mają. Mogą Państwo o nich tutaj opowiedzieć, ja też z przyjemnością je i przeczytam i Państwu tutaj podrzucę. Ale to, że był mi tak bliski, to, że część jego nauczania jest dla mnie naprawdę nadal bardzo ważna, to wcale nie zmienia faktu, że ja chcę mieć wyjaśnione pewne wątpliwości. Nie po to, żeby go pogrążyć. Ja chcę wiedzieć, bo właśnie w ten sposób ratuję autorytety. Pokazując, że obronili się w życiu przed złem, że mieli rację. Mam takie poczucie, jestem przekonana, że prawdziwy autorytet powstaje przez weryfikację i konfrontację, a nie przez pomalowanie człowieka złotą farbą i obłożenie go spiżem. Czytaliśmy, tak, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, możemy recytować dalej. Ja się tego sprawdzania po prostu nie boję. Nie boję się sprawdzania Jana Pawła II. Dzisiaj w Rzeczpospolitej Tomasz Krzyżak i Piotr Litka dokument po dokumencie wyjaśniają sprawę księdza Lorenca i tego, jak wyglądała kontrola arcybiskupa Wojtyły nad księdzem Lorencem, jak wyglądała cała korespondencja. I fantastycznie, że to dostajemy. Właśnie o to chodzi, że okienko po okienku nam się rozjaśnia, że rozumiemy kolejne kroki. Chcę rozumieć, co się działo i nie chcę, żeby w tym momencie, kiedy pojawia się tyle pytań, ktoś chował to wszystko do szuflady i mówił, to ciebie nie interesuje, nie zajmujemy się tym. Był wielki. Nie jestem dzieckiem, nie trzeba mnie chronić, nie trzeba mnie trzymać pod kloszem. Jesteśmy odpowiedzialni za Kościół, którym my jesteśmy. My, tak? I Państwo też. I chcemy widzieć ten Kościół odważnym, konfrontującym się ze złem, bo dopiero konfrontacja jest początkiem oczyszczania. Chcemy też widzieć Kościół, który jest odważny, który się nie boi odpowiadać, który się nie boi wyjaśniać, również tam, gdzie nie ma nic do ukrycia. Na pewno nie trzeba i źle by było, gdyby ktoś nas w Kościele próbował chronić przed prawdą. Jeszcze jedno założenie. Rozmawiamy, proszę Państwa, tutaj o tym, że Jan Paweł II wiedział.
Nie o tym, czy postępował prawidłowo, nie o tym, czy zrobił wszystko, nie o tym, jakie było prawodawstwo. To są rzeczy, które uważam, trzeba zostawić do wyjaśnienia specjalistom, historykom. Dlatego bardzo proszę wszystkich ewentualnych hejterów i gorliwych obrońców z mieczykami w ręku o włączenie hamulca. Tak? Nie rozmawiamy tu o tym, które z opisanych przez Marcina Gutowskiego w reportażu wydarzeń są prawdziwe, które są ocenione sprawiedliwie, a które nie, tym bardziej nie rozmawiamy o tym, w których konkretnie sytuacjach Karol Wojtyła zachował się prawidłowo czy wystarczająco. Rozmawiamy tu o tym, że wiedział, to znaczy, że wiedział i rozumiał, czym jest pedofilia. Wiedział i rozumiał, że księża to robią. Czasami i niektórzy. Wiedział i rozumiał, że takie zależności występują również między przełożonymi a podwładnymi, że przełożeni w kościele wykorzystują relacje zależności dla korzyści seksualnych. O tych sposobach reagowania będą rozmawiać historycy. My rozmawiamy tylko o tym, że nie mamy już dzisiaj prawa mówić, że kiedy Jan Paweł II słyszał o De Goladio, o Makariku, o Pecu, to to było dla niego niewyobrażalne, bo on sobie nie zdawał sprawy z tego, co to jest i jak się mogą księża bawić w tak brzydki sposób. Wiedział i rozumiał, bo słyszał o tym tak naprawdę od swoich czasów kleryckich. I trzecie założenie. Istotne wbrew pozorom, chociaż drobne, proszę Państwa, bo ja musiałam wczoraj iść do fryzjera, to znaczy, że musiałam wyjść z domu, wyjść sprzed komputera i wyjść z tego świata rozmów tylko o jednym. Co się okazało? Okazało się, że to, co nas czasem od środka zabija, to w sumie nikogo nie obchodzi. I to jest ważna perspektywa. Ludzie robią zakupy, farbują włosy, kupują wycieczki na wakacje, wracają zmęczeni z pracy w banku i wcale o tym nie rozmawiają. To nie jest tak powszechne, jak nam się wydaje. To nie jest tak, że cała Polska nie może dzisiaj zasnąć. Świat po prostu tym się nie interesuje. To jest jeden z newsów, jeden obok wielu, a ludzie często nie mają czasu oglądać wiadomości. I to z jednej strony jest zła wiadomość. Zła jest wiadomość dla Kościoła, bo znaczy, że ten Kościół się trochę po cichu wykrwawia i że przestaje ludzi obchodzić, ale z drugiej strony to jest wiadomość odświeżająca i nam wszystkim to czasem polecam, żeby wyłączyć komputer, żeby przestać szukać informacji, żeby iść na spacer z psem jak pan Paweł, żeby się pobawić z dzieckiem, żeby wejść po drodze do kościoła i posiedzieć przed Najświętszym Sakramentem, żeby złapać dystans. Ja tutaj muszę być na bieżąco, bo ja dla Państwa pracuję, ale wiem, jak to zabija, więc Państwo naprawdę nie muszą. Cokolwiek politycy zrobią i powiedzą, cokolwiek zrobią i powiedzą nasi hierarchowie, cokolwiek napiszą dziennikarze, ja daję Państwu słowo, że Jezus jest ciągle ten sam. I jak trzasną Państwo drzwiami albo komputerem i pójdą do lasu, to on też tam będzie. Nie musimy gonić za informacjami i skandalami, bo tam go nie ma, tak? On jest wszędzie tam, gdzie my kochamy. I może właśnie tam jest najbardziej naprawdę. Tyle wstępu przydługiego. I teraz proszę Państwa, kolejne burze, bo na takie burze sobie podzieliłam to, co się wydarzyło. W takim wielkim załamaniu pogody, które w tej chwili przeżywamy, podzieliłam to sobie tematycznie, żebyśmy się nie pogubili i żebyśmy zobaczyli po kolei, z czym mamy do czynienia. Nie nadążam za Państwa komentarzami i to mnie trochę przeraża, bo na pewno tu się dzieje strasznie ciekawie. Pierwsza burza, proszę Państwa. Uważam, że pierwsza burza tutaj jest o prawdę. Panie Bogdanie, jeżeli klepie bzdury, naprawdę można stąd iść. To nie jest obowiązkowe, a ostrzegam, to będzie trwało dzisiaj długo, godzinę albo dłużej. Każde marnowanie czasu jest grzechem, jeżeli uważa Pan, że słucha Pan czegoś, co nie ma sensu. Pierwsza burza jest o prawdę. W tych wstępnych założeniach mówiliśmy sobie, że w zasadzie już za prawdę trzeba uznać to, że Jan Paweł II znał zjawisko pedofilii, wiedział, co to jest i wiedział, że jest obecne w Kościele. Temu zaprzeczyć nie bardzo możemy. Otwarte oczywiście pozostają pytania, co o kim dokładnie wiedział, czy reagował prawidłowo, czy mógł reagować inaczej, co się działo w jego sumieniu, na to nie odpowiemy. Ale wczoraj w tej sprawie wystąpił pan premier w specjalnie przygotowanym spocie. Dzisiaj w Sejmie toczyła się dyskusja nad specjalną uchwałą w obronie Jana Pawła II.
Czytałam dzisiaj takiego mema, znaczy on mi wpadł, nie szukam memów, żyj tak, żeby twojego dobrego imienia nie trzeba było chronić specjalnymi ustawami Sejmu. No ale mniejsza z tym. Mamy tę specjalną uchwałę uchwaloną. Co się dzieje? Próbuje nam się zadekretować, jaka jest pełna prawda o Janie Pawle II, który wielkim papieżem był. Pomijam już tutaj mieszanie w to ambasady USA i mówienie, że jest element wojny hybrydowej, tak? Bo za bardzo państwa szanuję, żeby się wspinać na takie Himalaje absurdu. Ale proszę państwa, co jest sednem? Sednem jest to, że prawdy nie można ani wymyślić, ani sobie ustalić. Prawdę można tylko znaleźć, odkryć, zrozumieć. Owszem, wierzymy w Kościele, że prawda czasem odkrywa się sama, i nazywamy to w Kościele objawieniem, ale objawienie dotyczy Boga i Jego relacji do człowieka. Nieomylne objawienie Boga dane nam z góry do przyjęcia, ono absolutnie nie dotyczy krakowskiego etapu życia Karola Wojtyły. Czym się kończy takie przyjmowanie, przegłosowanie, bronienie człowieka jako dogmatu? Mieliśmy już tego przykłady. W ten sposób broniono niegdyś arcybiskupa Peca, bo jest arcybiskupem, bo tyle dobrego zrobił. W ten sam sposób broniono niegdyś księdza Jankowskiego. Straszny zamach na kapelana Solidarności, na legendę, jak można. Broniono księdza Dymera, wielki społecznik, opiekun młodzieży. Broniono w ten sposób księdza Rupnika, wielkiego artystę, mistyka, rekolekcjonistę. Jak można? Przecież tyle mądrych słów powiedział i do Boga nas doprowadził. Wszędzie tam broniono człowieka, bo tyle dobra zrobił, bo tak wielu się na nim opierało. I wszędzie uważano, że to jest zamach na autorytet. Wszędzie tam broniono człowieka, ale dyskredytując skrzywdzonych i atakując obrońców skrzywdzonych. I naprawdę nie chciałabym, żebyśmy robili to Janowi Pawłowi II. Nie stawiajmy go w jednym szeregu z tymi skompromitowanymi ludźmi. Szukajmy prawdy, a nie argumentów na obronę. To są dwie różne rzeczy. To absolutnie nie jest to samo. Ksiądz Tischner pisał, że prawda chroni lepiej od wszelkiej kryjówki. Jeżeli wierzymy i przyjmujemy, że to szatan jest ojcem kłamstwa, to my powinniśmy drżeć ze strachu przed każdym najmniejszym pozorem kłamstwa. To znaczy, że powinniśmy bać się tego, że ktoś nas oszuka. Powinniśmy się bać, że ktoś nam poda jakąś informację, a my w nią uwierzymy. Jeżeli nie chcemy być oszukani przez człowieka, to musimy sprawdzać. Prawdę się odkrywa, proszę państwa, prawdy się nie przegłosowuje większością głosów. To jest coś, czego mnie uczono w Kościele od dziecka. Nie da się przegłosować, co będzie prawdą. A dążenie do prawdy naprawdę nie jest zamachem na nikogo. Szukanie prawdy, stawianie pytań, znajdowanie odpowiedzi, to jest dobre. Tak uważam, będę tego bronić. Druga burza, proszę państwa, druga burza jest polityczna, albo jest o politykę. Przyznaję, że kiedy zobaczyłam wczoraj spot pana premiera, no to myślałam, że komuś się w telewizji albo gdzieś literki pochrzaniły, że wszystko było przygotowane dla prymasa, a wyszedł premier. I że w ogóle nikt się nie zorientował, nie? Kolejne orędzie wielkopostne, ciekawe, czy ksiądz prymas pojedzie do Sejmu, żeby złożyć dymisję jako premier. Skoro wchodzimy sobie wzajemnie w buty, primus, premier, prymas, wsio równo. Całe to wystąpienie, cała ta debata w Sejmie, te projekty uchwały, uchwała, wezwanie ambasadora, w moim przekonaniu mogą państwo interpretować to inaczej, są niczym innym jak rozgrywką obliczoną pod wybory. Wydaje mi się, że Marcin Gutowski zupełnie poza swoją wolą dał prezent, doskonałe paliwo wyborcze władzy. Ja nie mam wątpliwości, że w najbliższych wyborach nie będzie miało najmniejszego znaczenia to, do jakiego stanu gospodarczego doprowadziliśmy Polskę. Nie będzie miało najmniejszego znaczenia, jakie zafundowaliśmy Polsce miejsce na arenie międzynarodowej. Nie będzie miało najmniejszego znaczenia, jakie za tej władzy wybuchały afery, jak zostały zniszczone sądy, jak się dorobili bracia, kuzyni i kuzyni kuzynów.
w najbliższych wyborach Polacy zostaną postawieni przed bardzo prostym, oczywistym i zrozumiałym dla każdego najprostszego człowieka wyborem. Głosujecie na tych, którzy bronią Jana Pawła II, albo głosujecie na tych, którzy depczą jego świętość. To jest prosta, albo nawet lepiej prostacka, prymitywna gra. Dla mnie obrzydliwa o tyle, że znowuż Kościół i wiara jako taka staje się zabawką, instrumentem w rękach cyników, polityków, w których wcale nie chodzi ani o Jezusa, ani o nas, ani o Kościół, a chodzi tylko i wyłącznie o dostęp do ogromnego zasobu głosów. Żeby te głosy zdobyć, trzeba umiejętnie uderzyć w strunę wiary tych ludzi. Na ten jeden moment oczywiście nie miejmy wątpliwości, tak, byle wygrać wybory. I Państwo wiedzą, bo powtarzam to od dawna, że bardzo mnie boli to, że się ludźmi wierzącymi tak politycznie manipuluje, no ale też niestety wiem, że niewiele możemy z tym zrobić. Polska rzeczywiście niestety chyba bardziej się jeszcze podzieli, ale uważam, że autorem tego podziału nie jest Marcin Gutowski, ale władza, która uchwałami, debatami sejmowymi i dywanikami u ambasadora robi wszystko, żeby ten spór zradykalizować. I to oni z moralnego jednak dramatu wewnątrz Kościoła zrobili sobie polityczną zabawkę. Aż mam ochotę powiedzieć, panowie, wara od tego, to nie jest wasza sprawa. Po prostu to nie jest wasza sprawa. Paty, pisze, mam 26 lat, nikogo z moich znajomych nie obchodzi ta sprawa. No właśnie. Tam się jeszcze w tych politycznych dyskusjach pojawił taki wzruszający dla mnie argument, przekonywanie o tym, że Jan Paweł II jest ostoją i źródłem naszej tożsamości. Chyba tam nawet padło, że jedyną albo największą. Tak? To jest dowód na to, jak ta tożsamość jest słaba. Jako Polacy mamy za sobą 1000 lat historii, jako katolicy mamy Jezusa, więc jeżeli ktoś twierdzi, że jedyna jego tożsamość opiera się na Janie Pawle II, no to tylko publicznie przyznaje, jakim jest ignorantem zarówno w życiu społecznym, jak i w swojej wierze. Ja bym się swoją ignorancją z ambon sejmowych jednak nie chwaliła. Trzecia wojna, proszę Państwa. Trzecia wojna jest tutaj o skrzywdzonych, albo lepiej ona jest na zgliszczach osób skrzywdzonych. Po pierwsze, straszliwe. Mamy do czynienia z festiwalem dyskredytowania świadectwa osób skrzywdzonych. Z każdej strony będziemy słyszeć o tym, jak niewiarygodne są ich świadectwa. No, oczywiście będzie o zeznaniu księdza Anatola Boczka, ale też o tych, którzy wprost mówią o swoim żalu, o krzywdzie, o tym, że Karol Wojtyła wprost ich prosił o wyciszanie sprawy, o tym się nie zająkniemy. Jeżeli wszystko było idealnie, to skąd się wzięli skrzywdzeni? A jeżeli są skrzywdzeni, jeżeli nawet po latach jest im trudno o tym mówić, to może jednak nie wszystko było idealnie? Czy naprawdę się tutaj lampki alarmowe gdzieś nie zapalają? Bo proszę Państwa, jakkolwiek to może dla kogoś brutalnie zabrzmieć, a ja znowuż wyjdę na okrutnicę, to wcale nie Jan Paweł II jest tutaj najważniejszy. Znaczy, on już nie żyje. Ważni są ci, którzy nadal dzisiaj cierpią i którym jeszcze możemy pomóc. Jeżeli ktoś broni autorytetu Jana Pawła II, mając głęboko w nosie albo gdzie indziej skrzywdzonych i ich nie zauważa i im mówi, nie liczycie się, to tak naprawdę autorytetowi Jana Pawła II też oddaje niedźwiedziom przysługę. Ksiądz arcybiskup Gądecki napisał dzisiaj, że wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, żeby nie niszczyli wspólnego dobra, jakim jest dziedzictwo Jana Pawła II. Pisze, że Jan Paweł II był moralnym punktem odniesienia, że autorzy dyskredytujących głosów podejmują się oceny w sposób stronniczy, ahistoryczny i bez znajomości kontekstu. I tylko jednego w tym liście nie ma. Świadomości, że duża część tych informacji rzekomo stronniczych, ahistorycznych i bez znajomości kontekstu pochodzi od samych osób skrzywdzonych i że oni czytając taki list poczują się wzgardzeni, bo powiedzieli coś po latach, bo zebrali się na odwagę i znowu nikt im nie uwierzył. Ja nie wiem, czy można bardziej zawieść czyjeś zaufanie.
Ważny jest tutaj wczorajszy głos księdza Prusaka, który pisze: dopiero co dano głos ofiarom duchownych wykorzystywanych przez księży z czasów Wojtyły jako ich przełożonego, a już ich głos się ucisza, przenosząc całą debatę na kwestię wiarygodności źródeł pisanych. Jak to jest możliwe, pyta ksiądz Prusak, że mając przed oczami żywe archiwa, potrafimy udawać, że prawda jest gdzie indziej? To, że pokpiono proces kanonizacyjny i teraz zamyka się archiwa, nie sprawi, że ofiary nie znają prawdy. Dla mnie to jest bardzo mocne. Jak możemy mieć przed oczami żywe archiwa i udawać, że prawda jest gdzie indziej? O tej samej wrażliwości pisze dzisiaj Sebastian Duda, już w tytule na więzi, już w tytule podkreśla, że obrona Jana Pawła II może być przemocą. I padają w tym tekście bardzo mocne słowa, że Kościół, który występuje z przemocą przeciw skrzywdzonym we własnej wspólnocie, nie może być w zgodzie z Ewangelią. Kościół, który wiarę w Jezusa Chrystusa uznaje za równocenną, jak tożsamość narodowa oparta na przynależności do tego Kościoła, nie może być w zgodzie z Ewangelią. Kościół, który nie chce zadośćuczynić skrzywdzonym, nie może być w zgodzie z Ewangelią. I z tym Państwa zostawiam, jeżeli chodzi o tę trzecią wojnę. Czwarta wojna, dosyć poważna. Czwarta dosyć poważna wojna jest o rzetelność. Albo raczej o zarzuty o nierzetelność. Dzisiaj, krótko przed programem, jeden mądry i mocno doświadczony już wiekowo i zawodowo dziennikarz powiedział mi, że on od 30 lat już słyszy o tym, że trzeba dyskutować o Janie Pawle II, a kiedy tylko się pojawi najmniejszy głos polemiczny, natychmiast jest nieuciszany, jest umniejszany, nazywany niekompetentnym, ahistorycznym, nierzetelnym i w ogóle amatorką, której nie warto słuchać. I tak się kończy od 30 lat każda próba polemiki i rozmowy na temat Jana Pawła II z dyskredytowaniem rozmówcy. To jest fatalne dla debaty publicznej, fatalne dla debaty w Kościele i nieludzkie po prostu. A jednocześnie, i to jest dla mnie ciekawe, ci, którzy dzisiaj zarzucają źródłom niewiarygodność, ci, którzy dzisiaj mówią, że dziennikarze odkrywający te sprawy są nierzetelni, no nie są ani odrobinę lepsi, tylko nie wiem, czy w tym przypadku to jest nierzetelność, czy manipulacja po to, żeby obronić swoje tezy. Koronnym argumentem, myślę, że Państwo zwrócili na to uwagę, koronnym argumentem, który ma kończyć i zamykać wszelką dyskusję, jest powtarzanie, że ksiądz Anatol Boczek jest niewiarygodnym esbeckim współpracownikiem. Nie ma co tego słuchać. No, okej, tylko nikt nie robi z księdza Anatola Boczka głównego świadka. Marcin Gutowski tylko zaznaczył jego istnienie. Nie zrobił go żadnym dowodem. I takich kwiatków, jeżeli przejrzeć media, można znaleźć dużo więcej. Na Deonie jedna z pani redaktor pyta, dlaczego założono w filmie, że Wojtyła powinien informować kardynała z Austrii, że powodem przyjazdu księdza Sadusia jest ukrycie go przed odpowiedzialnością za przestępstwo pedofilskie. Ja tak siadam i myślę, serio? Czy pani uważa, że Wojtyła nie powinien informować? Znaczy uważa pani, że to jest w porządku? Wysyłać komuś do diecezji pedofila i o tym nie powiedzieć? Czy naprawdę uważamy, że Wojtyła nie powinien podać takiej prostej informacji? Nawet nie po to, żeby kogoś piętnować, nie? Tylko żeby tam go mieli na oku, żeby nie zrobił krzywdy dzieciom, żeby przynajmniej nie robił kłopotów temu biskupowi. Oczywiście mogło być tak, że kardynał Wojtyła poinformował w inny sposób, inną drogą, to trzeba badać, ale na litość boską nie piszmy, no ale czy on powinien informować? Czytam też, i tym tak się muszę zatrzymać tutaj na dłużej, bo to jest sztandarowy przykład. Czytałam apologię pióra, cytuję tytuł, dr Mileny Kindziuk, znają Państwo autorka biografii Karola Wojtyły, biografii matki Karola Wojtyły, biografii obojga rodziców Karola Wojtyły i biografii brata Karola Wojtyły.
I teraz pół żartem, pół serio, to teraz pani doktor Monika Białkowska odpowie. Pani doktor Kindziuk mówi, że to, co zrobił Marcin, urąga wszelkim zasadom rzetelnego dziennikarstwa. I cytuję. Podawanie jako wiarygodnych zeznań tzw. księży patriotów, czyli gorliwych współpracowników SB, to przecież jawne matactwo. Tak jak nie branie pod uwagę ahistoryczności zarzutów czy potrzeby krytycznej oceny źródeł. Dlatego właśnie po emisji filmu Marcina Gutowskiego tylko utwierdziłam się w przekonaniu, że nie o szukanie prawdy, ani o pomoc poszkodowanych tu chodzi. Czy to jest rzetelne śledztwo dziennikarskie? I ktoś, kto nie oglądał tego filmu, myśli, a on się powołuje na zeznania księży patriotów, na gorliwych współpracowników SB, to znaczy, że nie mam po co tego oglądać. Tylko ja mam wrażenie, że pani doktor Milena Kindziuk jednak nie obejrzała filmu Marcina Gutowskiego, który raczej recenzować, bo Marcin nie odwołuje się tam do zeznań gorliwych współpracowników SB. Przeciwnie, mówi, że te świadectwa istnieją, ale powoływanie się na nie nie ma sensu, bo one są niewiarygodne. Kolejny cytat. Najważniejsi są poszkodowani, tak zwane ofiary pedofilii. Dlaczego tak zwane? To im należy się współczucie, zainteresowanie, zadośćuczynienie. To jest oczywiste i nie ma tu dyskusji. To podkreślał święty Jan Paweł II, który jako pierwszy papież w dziejach sformułował jasne zasady w tym względzie, zmienił kanony kodeksu prawa kanonicznego i wprowadził obowiązek zgłaszania przestępstw seksualnych czynionych przez duchownych do Stolicy Apostolskiej, a sprawców kazał karać i suspendować. I właśnie w imię rzetelności dziennikarskiej pani tu uznaje świadectwa osób skrzywdzonych, które się pojawiają w filmie Marcina, w ogóle za nie były, one się nie pojawiają tutaj, nie zajmujemy się nimi, powtarzamy, że to są podłe kalumnie i w imię rzetelności dziennikarskiej nie dostrzegamy, że kary suspensy dla księży wykorzystujących dzieci były już w poprzednim kodeksie prawa kanonicznego, że Jan Paweł II raczej ten kanon złagodził, to nie wiem, uogólnił, no nie zaostrzył. No ale do tego trzeba by obejrzeć film, dotrzeć do treści tego kanonu. Moment, bo kot się domaga. Kolejny cytat z tekstu zarzucającego nierzetelność. Uwikłanego w pedofilii księdza Surgenta Karol Wojtyła zwolnił z obowiązków duszpasterskich, a potem odesłał do jego macierzystej diecezji lubaczowskiej, gdyż zgodnie z prawem kanonicznym ukarać mógł go tylko jego biskup. Tymczasem w filmie nie ma o tym ani słowa. W zamian jest przekaz. Wojtyła podrzucił go do diecezji lubaczowskiej, przeniósł go na inny teren, dzięki czemu mógł tam działać dalej. Czy to nie jest zmanipulowana teza? Jakby to ładnie powiedzieć, pani doktor nie tylko nie oglądała chyba filmu, który komentuje, ale też nie oglądała dyskusji po filmie. Gdyby oglądała, to by wiedziała, że nie mówimy tu o podrzucaniu, ale o pewnym uwalnianiu się od problemu, dosyć sprytnym, zgodnym z prawem, co wszyscy przyznają, czy etycznym. Jakby to państwu powiedzieć, no ja też te sposoby widziałam, kiedy na przykład zanosi się na podział diecezji i wiemy o tym wcześniej, biskupi na pewno wiedzą, są ustalane pewne zasady, co będzie z księżmi przy podziale diecezji. Może być tak, i tak było raz u nas, że kiedy się na to szykuje, to każdy ksiądz, wiadomo, że księża zostają w miejscu swojego pochodzenia. Jeżeli pochodzi z terenu tej diecezji, to jest przypisane do tej. Ale przy innym podziale spotkałam się z inną sytuacją. Kiedy powstawała diecezja bydgoska, umowa była taka, że księża zostają tam, gdzie ich zastał podział, czyli nie w swojej rodzinnej miejscowości, tylko tam, gdzie trafili ostatnio przed podziałem. Co się wtedy robi? To jest doskonała sytuacja, doskonały moment zagrania. Wtedy, proszę państwa, kiedy wiemy, że odcinają nam część diecezji razem z księżmi, to w ostatnich dekretach przenosi się tych niewygodnych i problematycznych księży do tych parafii, o których wiemy, że za chwilę zostaną nam odcięte. Potem następuje podział i bach, mamy problem z głowy. Kolejny biskup się martwi, co z tym księdzem zrobić. Wiem, widziałam, byłam świadkiem, mogę podać nazwiska tak pozbytych księży. Jeśli
Wśród takich księży byłby czysto teoretycznie ksiądz pedofil, o którym biskup, który się go pozbywa, by wiedział, czy wszystko byłoby zgodnie z prawem, no formalnie wtedy by było. Ale czy to by było pozbycie się odpowiedzialności? No, by było. Nie wiem, czy pani doktor Kindziuk się nie spotkała z takimi sytuacjami, może nie zna tak dobrze kościoła od środka. Nie wiem. Cytuję dalej, co pisze pani doktor Milena Kindziuk. W filmie jako pedofil został jednoznacznie ukazany kardynał Sapieha. Na jakiej podstawie? W oparciu o zeznania księdza, który należał do grupy tzw. księży patriotów, który był zdemoralizowany i w dodatku został przez Sapiehę ukarany, a potem suspendowany. Ale o tym w materiale nie ma ani słowa. I powiem Państwu, po prostu i mnie szlak trafia, miałam być spokojna, miłosierna, łagodna, wystok, hamuj dziewczyno, dobrze. Nie wiem, jak pani doktor może w ogóle mówić o rzetelności dziennikarskiej, pisząc coś takiego. Po pierwsze, myli pani pojęcia, co po kilku latach publicznej dyskusji na ten temat jest co najmniej zaskakujące. Po pierwsze, kardynał Sapieha ani przez jedną sekundę nie zostaje ukazany jako pedofil. Nikt tego nigdzie nie sugerował. Tam nie ma mowy o jakichkolwiek relacjach z dziećmi, z nieletnimi. Jest mowa o tym, że kardynał mógł być homoseksualistą. Że interesował się klerykami, chociaż moje źródła krakowskie mówią, że zdecydowanie wolał po prostu już księży. Po drugie, nikt w filmie, oskarżając czy mówiąc to o kardynale Sapiesze, nie opiera się o zeznania księży patriotów. Jest mowa o zeznaniu księdza Mistata, który nie był księdzem patriotą. Nie był też człowiekiem zdemoralizowanym, nigdy nie był suspendowanym. Pani myli dwa różne świadectwa. No i chyba nie zna jednak pani filmu, ktoś kazał napisać, więc trzeba było napisać. Jeżeli ktoś taki, proszę Państwa, mówi tutaj o rzetelności dziennikarskiej i mówi, że Marcin Gutowski w swojej pracy był nierzetelny, to ja się naprawdę poddaję. Ja przypomnę, ta pani uczy studentów dziennikarstwa na UKSW. I dyskredytuje innych biorących w dyskusji jako nierzetelnych. Ja mam ochotę podpowiedzieć młodym ludziom to, co mnie mówiono lata temu, jeżeli chcesz być dobrym dziennikarzem, to studiuj cokolwiek byle nie dziennikarstwo. Żebyś nie tylko potrafił zbudować przekaz, ale żebyś naprawdę dobrze znał się na tym, o czym mówisz. To jest podstawa, polecam. Wojna piąta, proszę Państwa. No przepraszam, że akurat te wojny są dla mnie bliższe. To jest wojna o misję dziennikarza. Mam wrażenie, że ta część powinna w ogóle dostać tytuł Marcin Gutowski, jak rozpętałem trzecią wojnę światową. Oczywiście wspomniałam o tym, że po ujawnieniu informacji przez Marcina mamy tu wylew hejtu, głównie ze strony tych, którym Kościół jest obojętny i dla których taki skandal jest po prostu wodą na młyn nienawiści. Kto jest winien? Mówią, że dziennikarze. Ale oskarżanie dziennikarzy za to, że takie nienawistne wypowiedzi się pojawiają, jest, proszę Państwa, dla dziennikarzy krzywdzące, bo tak naprawdę odbiera im prawo do wypełniania tego, co jest ich obowiązkiem. I to Dawid Gospodarek dzisiaj słusznie przypomina, że misją dziennikarza jest stawianie pytań, również tych pytań niewygodnych. I Dawid pisze, nie zgadzam się na przypisywanie dziennikarzom niecnych intencji. Nawet jeżeli się różnimy światopoglądem, staramy się przedstawiać rzeczywistość tak rzetelnie, jak potrafimy. Jeżeli zdarzają się słabo uzasadnione wnioski albo tendencyjnie zaprezentowane sprawy, też jesteśmy tylko ludźmi, jest miejsce na polemikę, zaproszenie do dyskusji specjalistów. I Dawid dodaje też, skądinąd słusznie, że już trzeba zacząć analogiczne badania dotyczące innych polskich biskupów z błogosławionym kardynałem Wyszyńskim na czele, zanim zabiorą się za to osoby nieżyczliwe i kompetentne. Dawid, ty to powiedziałeś pierwszy, jakby co to będzie na ciebie, że to ty wyciągnąłeś kardynała Wyszyńskiego.
Ale też trzeba, proszę Państwa, rozumieć jedną rzecz, że misją dziennikarza nie jest tworzenie opracowań historycznych. Misją dziennikarza nie jest tworzenie nauki. Dziennikarz wyciąga, zauważa i sygnalizuje problem. Dziennikarz pokazuje bolące miejsca w społeczeństwie i nigdy w żadnym reportażu nie zrobi rzetelnej, całościowej i wyczerpującej analizy całego problemu. Reportaż nigdy nie kończy żadnej dyskusji. Reportaż najwyżej tę dyskusję rozpoczyna. On ma na celu, nie wiem, obudzić, poruszyć emocje, poruszyć sumienia, sprawić, żeby ludzie się czymś zaczęli interesować, żeby specjaliści, niespecjaliści nie przechodzili obok tego problemu obojętne. Jeżeli ktoś będzie chciał szukać więcej, to będzie szukał więcej, ale jeżeli ktoś tego nie rozumie i oczekuje od dziennikarzy naukowych opracowań, to znaczy, że nie rozumie dziennikarstwa i ma wobec tego dziennikarstwa po prostu nierealistyczne oczekiwania. Oczywiście nasz problem, również problem Kościoła, polega na tym, że pozwalamy kolejnym reportażom, również Marcina, wybuchać i zamiast podejmować od razu poważną dyskusję i rozwiązać problem, to udajemy, że nic się nie stało, nie? Nie ma działań, nie ma reakcji, nie ma naukowych opracowań, nie ma poważnych debat, nie ma komisji, jest burza z piorunami, a potem wracamy do słodkiego nic nie robienia i czekamy, że może reporterom się znudzi, a może kasy nie dostanie na następny film. Albo czekamy, że my umrzemy i to będzie problem dla następców, to o księżach, biskupach. To jest naprawdę dosyć naiwne, bo jakby to powiedzieć, reporterom rzadko się nudzi, to jest ich praca. Praca, nerw, instynkt, nie znudzi się nam. Ale to nie ta praca dziennikarza i wskazywanie problemów będzie zabijała Kościół, ale bierność instytucji wobec pokazanych problemów. Wojna szósta. Och, nie nadążam za Państwa komentarzami, ale to już mówiłam dzisiaj, nie? Wojna szósta, która według skali ważności powinna być chyba pierwsza, to jest wojna o kształt świętości i wojna o rozumienie świętości. O to, czy my czcimy jeszcze Boga, czy czcimy cielca, który akurat teraz przybrał postać Jana Pawła II. Nie wiem, czy najbardziej wzruszająco naiwnym uosobieniem tego problemu, że mi się złośliwiec włącza, nie jest wypowiedź pana Jana Żaryna. Nie, że to jakiś katecheta z Dąbrówki Wielkiej, nie, nie, nie. To jest historyk, profesor nauk humanistycznych, były senator, wykładowca akademicki. I pan profesor powiedział, fanfary, tak, grają, słyszą już je państwo, Karol Wojtyła nie mógł tuszować przypadków pedofilii w kościele, bo był człowiekiem wierzącym i wiedział, że to byłby grzech. Koniec. W sumie, proszę Państwa, no mamy pozamiatane, tak? W ogóle nie wiadomo, po co się toczą wszystkie dyskusje, po co są te reportaże, polemiki, uchwały i ambasador na dywaniku. Przecież wiedział, że to jest grzech, więc na pewno tego nie zrobił. Dixie, powiedziałem. Stało się. Koniec. To jest takie dziecięco naiwne podejście, które uznaje, że jak człowiek coś wie, że jest grzechem, to już na pewno tego nie zrobi. Powiedzcie złodziejowi, że kraść to grzech, a on na pewno już nigdy nie ruszy cudzej własności. No to jest oczywiste, no jak Państwo nie wiedzieli o tym? To jest albo naiwność, albo przejaw jakiejś takiej mini-gnozy, z czego pan profesor sobie nie zdaje sprawy, kiedy wiedza o czymś wystarcza nam do zbawienia i do świętości. Poznał prawdę, rozumie, co jest grzechem, więc na pewno jest święty. Tymczasem, proszę Państwa, jesteśmy ludźmi, wiedza nie chroni nas przed grzechem, tak łatwo niestety nie jest i może to dla kogoś niespodzianka, ale nawet ludziom świętym tak łatwo nie jest. Mówiliśmy o tym wielokroć, że z Jana Pawła II zrobiliśmy pomnik i wydaje nam się, że musi być nieskazitelny, inaczej natychmiast runie. Ja bym chciała przypomnieć tym, którzy taką ideę świętości wyznają, że święty Piotr najpierw mało się nie utopił, bo stracił zaufanie do Jezusa i jak taki kretyn poleciał w tę wodę,
Ale to i tak był pikuś, nie? Bo w tej ostatecznej próbie, jak przyszło co do czego, jak Jezus był w więzieniu, jak już był po biczowaniu, to on jak ostatnia szuja, przepraszam, się go wypierał i udawał, że go nie zna. Tak trząsł portkami ze strachu. No strasznie słabe, nie? A Jezus go najbardziej kochał i mu zaufał i powierzył mu cały Kościół. Po tych wszystkich numerach. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego my się upieramy, że Jan Paweł II ma być doskonalszy od świętego Piotra. Naprawdę, najlepiej byłoby chyba zmienić nauczanie Kościoła i wpisać tego Jana Pawła II do Trójcy Świętej, obok Jezusa i Maryi, nie? Bo tylko oni jako ludzie byli tak samo bezgrzeszni i dorównywali Janowi Pawłowi II. Jan Paweł II mógł popełniać błędy, to w niczym nie przekreśla jego świętości, dokładnie tak samo jak naszego dążenia do świętości nie przekreśla jeden czy drugi grzech, ba, nawet największy. Mógł się mylić, mógł podejmować złe decyzje, mógł popełniać błędy, mógł się nawracać, mógł rozumieć z czasem coraz więcej. I odmawianie mu prawa do takich błędów jest jego ubóstwieniem. A więc jest, proszę Państwa, najcięższym grzechem, jaki może popełnić człowiek, tym pierwszym na liście dekalogu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I to nie jest nic złego, proszę Państwa, że zaczynamy po latach takiego nawet ślepego zakochania, zauważać czyjeś wady i błędy. I to wcale nie sprawia, że przestajemy tego kogoś kochać, że on przestaje być dla nas ważny, że chcemy się z nim rozstać. Naprawdę nie. Może kochamy tego kogoś jeszcze bardziej, może jest jeszcze bardziej nam bliski. Są tutaj Państwo, którzy żyją 20-30 lat z kimś po ślubie. Zapytajcie tych ludzi, czego nie lubią w swoim mężu i w swojej żonie. Będą mieli całą listę. Ale potem zapytajcie, czego kochają. I ja myślę, że z Janem Pawłem II może być bardzo podobnie, że od tej fazy ślepego zakochania, kiedy nie przyjmowaliśmy absolutnie ani jednego słowa krytyki na jeden temat, na jego temat, my tak społecznie przechodzimy właśnie do fazy miłości dojrzałej. Oczywiście będą tacy, którzy się obrażą, powiedzą, nie jesteś ideałem, nie chcę cię znać, a będą tacy, którzy dojdą do tej fazy dojrzałej miłości. Wiemy, czego się możemy od niego nauczyć, cenimy to, a jednocześnie wiemy, co było słabsze i czego naśladować nie chcemy. To jest absolutnie naturalny proces i to jest wręcz dobry proces. Tylko trzeba przez niego mądrze przejść. I pewnie potrzebny jest nam ktoś, kto by nam zbiorowo pomógł przez ten proces przejść. Szkoda, że tych nauczycieli jest raczej mało i że raczej wciąż słyszymy takie absolutyzowanie osiągnięć Jana Pawła II i jego samego, a nie dojrzewanie. Jego skromna osoba mówi, że to jest wszystko atak i prześladowanie wyznawców Chrystusa, że to jest drugi zamach na papieża, że on wciąż pozostaje wrogiem dla, co tam było, głosicieli ideologii gender, zwolenników aborcji i eutanazji. I jego skromna osoba mówi, że tu chodzi o Polskę i o nas. No, dla mnie to jest kwestia priorytetów. Mnie tam najpierw chodzi o Jezusa, który kazał kochać i o prawdę i o dobro skrzywdzonych, a nie o Polskę i o mnie. I wcale nie jestem pewna, czy ci starsi ludzie z filmu Marcina Gutowskiego, którzy stali tam na tych górkach i w tych kiepskich chałupach siedzieli, ludzie, którzy po głosie sądząc już są w wieku raczej starszym, czy oni na pewno rzeczywiście są wyznawcami ideologii gender i czy domagają się eutanazji i aborcji? Jakoś mi się nie wydaje, no ale może jego skromna osoba ma tutaj rację, że to są po prostu, nie wiem, genderowi aktywiści, którzy się przebrali za staruszków z Podhala, żeby powiedzieć, że ksiądz im wpychał język do ust. Może pan Jacek Karnowski, tak, którego też tekst czytałam, ma rację, kiedy pisze, że to jest wszystko z nienawiści i że ta starsza pani z filmu, która nigdy nikomu nie opowiedziała o krzywdzie swojego brata, to po prostu nienawidziła Kościoła, tak, i ona tylko
czekała przez 50 lat, żeby przyjechał Marcin Gutowski, żeby ona mogła tę swoją nienawiść wreszcie wylać. I nawet jak Marcina jeszcze na świecie nie było, to ona już nienawidziła i czekała na niego, nie antycypowała, bo chciała, zacytuję, zniszczyć strukturę moralno-historyczną jako lewicowa liberałka. No bo to jest niemożliwe, żeby po prostu cierpiała, nie? Ona nie cierpi, ona nienawidzi Polski, to jest różnica. Swoją drogą ciekawą tezę też wysnuł pan Karnowski, pisząc, że opozycja zrobiła wielki krok w stronę wyborczej klęski, może właśnie teraz przegrała wybory, pięknie się zdemaskował, że o to właśnie stronie rządzącej w całej tej aferze chodziło, tak, żeby ją wykorzystać dla utrzymania władzy. To już mieliśmy ogłoszone w mediach. Proszę Państwa, ja bym chciała być dobrze zrozumiana. Jan Paweł II był dla mnie ważny. Są jego słowa, które nadal bardzo cenię. Ja się nadal wzruszam, oglądając niektóre jego wystąpienia i nadal łapią mnie za gardło i doceniam wkład pracy, jaką włożył w Kościół i doceniam, ile zmian w Kościele i w świecie wydarzyło się dzięki niemu. Tylko znów przepraszam wrażliwszych. Gdyby nagle się okazało, absolutnie teoretycznie, że Jan Paweł II miałby zniknąć z historii Kościoła, gdyby miał być obłożony jakimś przykazaniem zapomnienia, dla mojej wiary to by nic nie zmieniło, bo ja naprawdę wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, a nie w Jana Pawła II. I naprawdę wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Boga, współistotnego Ojcu, który się urodził, umarł i zmartwychwstał, a nie w Jana Pawła II. Jan Paweł II był jednym z nas. Razem z nami szedł sobie przez tę ziemię, podzielał ze mną tę samą wiarę, tak samo jak ja podlega Bożemu sądowi. W mojej wierze nic od niego nie zależy. Jest mi bliski, jest dla mnie ważny, ja go cenię jak brata, uczę się od niego jak od starszego brata. Ale jeżeli jego zabraknie, nawet jeżeli by się teoretycznie okazało, że on poszedł złą drogą, w co nie wierzę, bo to nie jest jakoś dramatyczne, w ogóle zupełnie przeciwieństwo tego, co chodzi w Kościele, ale nawet gdyby on poszedł inną drogą, to ja nadal zostaję na tej mojej drodze, bo ja wiem, dokąd idę, wiem, po co idę i wiem, do kogo idę. I ja nigdy w Kościele nie szłam do Jana Pawła II, ja idę do Jezusa i za Jezusem. Jan Paweł II szedł obok nas. Gdzieś w jednym z komentarzy znalazłam opowieść pani, bardzo ciekawą. Pani pisze, że wiele lat temu na studiach dostała w ramach zajęć, to były bodaj studia teologiczne, dostała tekst taki obrazoburczy na temat Jana Pawła II i Jezusa. I natychmiast rozpętała się tam dyskusja. I wszyscy oburzeni stanęli w obronie papieża. Pewnie też dlatego, że wykładowcą był Niemiec. I ta pani pisze, że w obronie Jezusa, który był tak samo źle potraktowany jak papież w tym tekście, w obronie Jezusa stanęła tylko ona. A inni nawet byli trochę zażenowani, że jak ona może nie bronić papieża Polaka. Jestem bardzo ciekawa, jak by wyglądał taki eksperyment przeprowadzony dzisiaj w polskim parlamencie i jak by wyglądał taki eksperyment z obrazoburczym tekstem o Janie Pawle II i o Jezusie przeprowadzony w najbliższą niedzielę w naszych parafiach. Pan Aleksander Bańka napisał dzisiaj ważny komentarz, kolejny na tej liście, że poprawne, metodologicznie rzetelne, naukowe badanie nie tylko odsłoni prawdę, ale też pozwoli zrozumieć faktyczną miarę jego wielkości. Być może obali od lat obecne w myśleniu wielu polskich katolików idolatryczne postrzeganie papieża Polaka, które zamiast ukazywać jego rzeczywistą świętość, odrealnia jego osobę i transformuje ją w coś na kształt mitycznego półboga. Mam wrażenie, że to nie z zamachu na świętość Jana Pawła II, ale utraty tego mitu religijnego idola boimy się w polskim kościele najbardziej. Ksiądz Darek Piórkowski pisze, że w Polsce od setek lat myślimy dualistycznie, że wszystko albo nic i w tym jest też dużo prawdy.
jeżeli skrytykujesz cokolwiek u Jana Pawła II, automatycznie stajesz po stronie zła. Tymczasem nie ma obiektywnej walki dobra ze złem jako takiej. Są ludzie, którzy się zachowują dobrze i źle. Nawet nie dobrze ani źle. Dobrze i źle. Wiele jest mądrych treści w tym komentarzu. Ja do niego odsyłam, bo nas trochę czas goni. Problemem dla mnie jest, proszę Państwa, to, że ucinając dyskusję, że traktując wszystkie nasze pytania i wątpliwości jako wrogi atak, Kościół instytucjonalny i władza dzisiaj polityczna też de facto umacnia ten błędny obraz świętości i nadal chce przypisywać człowiekowi cechy boskie. Bo tak jest wygodniej, nie trzeba się bawić w subtelności, jak się posługiwać dualizmem, bardzo prosto jest sterować ludźmi, no i oni nie zaczynają wtedy myśleć, to też jest dosyć łatwe. Tymczasem nam, tutaj mnie na pewno i podejrzewam, że wielu Państwu również, wcale nie chodzi o samosąd. Ja tylko się odniosę do pana księdza Wojciecha, pana Wojciecha, nie, że jest koloratka czy nie koloratka na zdjęciu. Jeżeli byli skrzywdzeni, dlaczego do tej pory milczeli? Dlaczego milczeli ci, co wiedzieli o ofiarach? Gdzie weryfikacja związana z procesem kanonizacyjnym, a wcześniej beatyfikacyjnym? O wątpliwości dotyczące procesu już pytaliśmy kiedyś. Jeżeli chodzi o to, dlaczego skrzywdzeni milczeli, wystarczy zapytać tych psychoterapeutów, którzy się z nimi spotykają. Ludzie często o swojej krzywdzie potrafią nie mówić przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Taką to jest dla nich traumą. A do procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego, proszę Państwa, no przyjaciele Jana Pawła II nie byli nawet przesłuchiwani, a co dopiero mówić o jakichś anonimowych ludziach z podhalańskiej wsi. Nie chodzi nam o samosąd i ja bym nie chciała, żebyśmy działali albo nawoływali kogokolwiek do działania w emocjach. My naprawdę nie idziemy zwalać pomników, tak? Chociaż niektóre pomniki na to zasługują, ale raczej ze względów estetycznych niż ideowych. Ja, pewnie też część z Państwa, jeżeli mówię w czyimś imieniu, chciałabym poznać i zrozumieć motywy, jakimi Jan Paweł II się kierował. Chciałabym wysłuchać skrzywdzonych, chciałabym ich znaleźć i dać im wsparcie. Jeżeli Jan Paweł II popełniał jakieś błędy, to chciałabym dać sobie też szansę na to, żeby te błędy wynagrodzić. I podejrzewam, że on sam by tego chciał. I w tym jest miłość. Również do Jana Pawła II. Bo miłość polega też na tym, że spłaca się czyjeś długi, nawet jeżeli są nieświadomie przez niego zaciągnięte. I bardzo bym chciała, żebyśmy w Kościele dostali taką właśnie możliwość i szansę kochania Jana Pawła II. I dlatego myślę, że może na koniec mój apel do księży biskupów, której tak pewnie do nich nie dotrze. Nie lękajcie się. To znaczy, po pierwsze, nie bójcie się prawdy, bo ona wyzwala. A po drugie, tu będę mówiła w liczbie mnogiej, nie bójcie się nas, świeckich. My nie uciekniemy, kiedy poznamy prawdę. My chcemy wziąć odpowiedzialność, my chcemy wynagrodzić. Chcemy ponieść ten ciężar razem. Razem z Wami też, tylko musimy wiedzieć, co ewentualnie jest do wzięcia, do wynagrodzenia i komu. Kurczę, ja wiem, że tego nie widać w memach gimnazjalistów, tak? Ja wiem, że gimnazjum nie istnieje, to jest stan umysłu. Tego nie widać w memach, ale w Kościele jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy kochają i chcą kochać. Dlatego nie oszukujcie nas, dlatego bądźcie z nami szczerzy, sprawdźmy razem, co kryje historia. Wracając do tego obrazka z początku, odsuńmy razem pralkę i sprawdźmy, co się za nią kryje. Jeżeli tam jest czysto, to będziemy świętować razem. Jeżeli jest brudno, to moje słowo harcerza, że pomożemy Wam to posprzątać. Ale jeżeli tego nie sprawdzimy, to już zawsze będziemy patrzeć na siebie z podejrzeniem. Kto co ukrywa? Co Wy przed nami ukrywacie? I w ten sposób rozsypuje nam się cała wspólnota. Rozsypuje się cała wspólnota Kościoła, bo pada nam zaufanie. A my tego dla Kościoła nie chcemy, bo on jest dla nas za ważny. Tyle, proszę Państwa, na dziś. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że
że absolutnie nie wyczerpałam tematu. Ja też mam swoją psychiczną odporność, więc jeżeli chodzi o moją odporność psychiczną w tym temacie, to doszliśmy do kresu. Ufam, że przynajmniej trochę pomogłam Państwu uporządkować sobie w głowie przynajmniej niektóre sprawy, wnioski jak zwykle Państwo muszą wyciągać i układać sobie sami, ja tego za nikogo nie zrobię. Polecam Państwu jak zwykle wspieranie programów w serwisie Patronite, link już podaję, to jest parę złotych miesięcznie pobierane automatycznie, bardzo, bardzo dziękuję patronom za to, że są i mówię to publicznie przy ogromnej widowni i absolutnie szczerze. Gdyby nie Państwo, gdyby nie patroni, to ja naprawdę bym dawno przestała te programy robić, bo to się staje coraz większym i psychicznym, i duchowym, i fizycznym obciążeniem. I tylko to, że jesteśmy w tym razem, to pozwala mi nie przestawać i za to Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Uprzedzam też i przepraszam, że nie spotkamy się w poniedziałek. Proszę zapisać w kalendarzach. Nie ma w poniedziałek programu. Przyjęłam zaproszenie i będę Siedlce, Kielce, Radomsko, w poniedziałek będę w Siedlcach. Nie, w Kielcach będę w poniedziałek wieczorem, więc odpoczną Państwo i ode mnie i ufam, że od emocji też. I bardzo dziękuję za to, że Państwo byli, bardzo dziękuję za każdy Państwa komentarz, mam nadzieję, że było raczej spokojnie, nie widziałam tutaj wielkich awantur, bądźmy dla siebie dobrzy, cierpliwi i wyrozumiali i patrzmy na siebie nawzajem jako na trochę potłuczonych, więc z miłością i dobrego, spokojnego weekendu Państwu życzę. I dobrej nocy. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Śpi.